Spokojnie! Jest czas na wszystko! Spokojnie! A to jest humanizm! Jezus przyszedł na krzyż Golgoty, żeby uwolnić cię od grzechu na tej ziemi. On przyszedł na krzyż Golgoty i trzeciego dnia wstał z martwych i następnym razem przyjdzie na tą ziemię i ta ziemia zostanie spalona ogniem, a diabeł mówi spokojnie. Jedz chipsy o smaku kościelnym. Spokojnie. W tych chipsach jest jakiś tam Jezusik. Ale Jezus przyjdzie na tą ziemię i spali tą ziemię ogniem. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg nigdy więcej nie zrobi potopu na tą ziemi, na tej ziemi. Ale później Słowo Boże mówi, że spali ją ogniem. I gdzie tu spokojnie? Jezus nie był spokojnym facetem na tej ziemi. On przewracał stoły w świątyni. Jezus przyszedł tutaj, żeby pokazać, że Ojciec czeka na ciebie. Jezus przyszedł, żeby pokazać, że Bóg kocha cię w Chrystusie. Jezus jest odpowiedzią Boga. Jest odpowiedzią Boga dla ciebie. Jezus przyszedł na krzyż nie po to, bo miał takie widzimisię. On przyszedł na krzyż po to, żebyś nie musiał odpowiadać za swoje winy, za swoje grzechy, które popełniłeś na tej ziemi. On przyszedł, żeby diabeł nie oszukiwał cię chorobami, rozchorował się każdą chorobą, żebyś ty dzisiaj nie musiał. On zginął tam. On zginął po to, żebyś nie musiał chodzić do psychologów. Zginął po to, żebyś był wolny od tego, żeby nic cię tutaj nie musiało zniewalać. Zginął, żebyś miał moc zwyciężać na tym świecie. Jeżeli dzisiaj myślisz, że to tylko Jezusik, który nic nie może zrobić w życiu, to po co On w ogóle przyszedł? Zadaj sobie proste pytanie. Po co Jezus zginął dla ciebie na krzyżu Golgoty? Po co personalnie zginął za ciebie? Bo On nie zginął za wszystkich. On zginął za tych, którzy to przyjmą. On zginął za tych, którzy przyjmą ten Wielki Testament. To tak jakby twój dziadek zostawił ci w spadku wielki dom. To wiesz, to ty musisz pójść do urzędnika i podpisać testament, że ty chcesz to. Tak samo jest z krzyżem Golgoty i z Jezusem, który umarł na tym krzyżu i wstał na trzeci dzień. Tak samo On zostawił ci Wielki Testament. Zostawił ci w tym testamencie zdrowie. Zostawił ci zbawienie. Zostawił ci wolność. Zostawił ci bogactwo. Tylko ty musisz przyjść i musisz to podpisać. On zrobił wszystko. Trzeba to tylko przyjąć. To jest takie proste. Przyjaciele, Bóg wjedzie na tą ziemię. Jeżeli nie będziesz narodzony z Bożego Ducha, no to diabeł będzie smalił ci dupę ogniem w piekle. Bóg nie czeka, aż będziesz dobrym człowiekiem. On nie czeka, aż zasłużysz czymkolwiek. On czeka, aż narodzisz się z Bożego Ducha. Bo Słowo Boże mówi, że nie z uczynków będziemy zbawieni. Nie z uczynków. Aby się nikt nie chlubił. Tylko z łaski. Przez niezasłużoną przychylność Bożą. Możesz dzisiaj z łaski zostać zbawiony. Możesz z łaski dzisiaj zostać zbawiony. Możesz zostać obywatelem nieba. I wieść tutaj zwycięskie życie. Możesz tutaj mieć zwycięskie życie. Nie musi cię dojeżdżać diabeł. Nie musisz chlać, bo masz smutno w życiu. Nie musisz, bo to ci i tak nic nie da. Możesz przyjść do Jezusa, który jest odpowiedzią na wszystko. Wystarczy, że do Niego przyjdziesz. Może teraz ci się to wydaje głupie, ale jak tylko przyjdziesz do Niego, to zobaczysz zmianę w swoim życiu. Twoje życie, twój światopogląd zmieni się o 180 stopni. Będziesz w ogóle pewny tego, skąd jesteś i dokąd zmierzasz. Ja dzisiaj wiem, że choćbym zmarła jutro w ciele, to idę do nieba, do swojego Ojca. Wiem, że w każdym momencie mój dom jest w niebie u Boga Ojca. I zapewni mi to Jezus na krzyżu Golgoty.
Ty też możesz to mieć! Ty też możesz tak mieć! Wystarczy przyjść do Jezusa! Nie musisz chodzić do tych sakramentów! Nie musisz raz w tygodniu się spowiadać! Bo jedynym pośrednikiem między tobą a Bogiem jest Jezus Chrystus! Nie ma innego! Każdy inny to jest ściema! Przyjaciele! Będziemy tu zawijali już sprzęt! Możecie podejść, jeżeli jeszcze chcecie! Zaraz o 18:00! Tutaj jak się skręca w prawo, po prawej stronie jest Kościół Jezusa Chrystusa! Będziemy tam uwalniali ludzi! Będziemy tam uzdrawiali ludzi! Jeżeli wstydzisz się podejść tu, na ulicy, chodź tam, przyjdź tam! Jezus jest wielkim Bogiem, a nie marionetką na krzyżu! Możesz dzisiaj wrócić do domu zdrowy! Możesz dzisiaj wrócić do domu wolny! Od depresji, od patologii, od wszystkiego, od czego chcesz! Możesz dzisiaj nie mieć raka! Może dzisiaj naprawić się twoje kolano! Możesz dzisiaj wyjść bez obgryzania paznokci! Dzisiaj przybliżyło się do ciebie królestwo! Dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba! Przyjdź do Jezusa, nie do żadnej religii, tylko do żywego Jezusa, bo Jezus nie jest religią, żadna religia nie jest w stanie dać ci relacji. Możesz mieć relację z Bogiem, który przyszedł na tą ziemię, żeby w ogóle dać ci obfitować. Możesz dziś narodzić się z Bożego Ducha i olać system zasługiwania, bo Jezus jest początkiem i końcem prawa. On jest początkiem i końcem prawa. On jak był na krzyżu, powiedział: wykonało się. 10 przykazań już ciebie nie dotyczy. 10 przykazań to jest prawo dla tych, którzy są bezbożnikami. A Jezus przyszedł, żeby prawo wykonać i powiedział: z łaski zbawiony będziesz, nie z uczynków. Tylko z łaski, przez to, że ja umarłem za ciebie, a ty to przyjąłeś. Jeżeli tego nie przyjąłeś, nie będziesz zbawiony. Mnóstwo jest dobrych ludzi w piekle. Nie bądź jednym z nich. 18. O 18:00 jesteśmy tam. W prawo i znowu w prawo jest Kościół Jezusa Chrystusa. Na Przedmorskiej 10, tam. Będziemy się modlili o chorych, o zniewolonych. Możesz doświadczyć Bożej mocy, Bożej realnej mocy, bo Bóg jest widzialny we wszystkim. Możesz dzisiaj zobaczyć Jego moc w twoim życiu.